Witam w dzisiejszym spotkaniu. Nazywam się Krystyna Kłosowska, jestem dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W dalszej części wystąpienia będę zabierać głos. Chciałam powiedzieć o wynikach kontroli, jak również o zasadach funkcjonowania, jak powinien funkcjonować warsztat, na co są przekazywane pieniądze, na co powinny być przekazywane, na jakich zasadach funkcjonuje. I chcieliśmy zdementować razem ze starostą uwagi, które się pojawiły na nasz temat. Ja chciałam się również serdecznie z Państwem przywitać. Spotkanie zrobiliśmy tutaj właśnie na prośbę i sugestie Pani Dyrektor, dlatego że od dłuższego czasu w mediach pojawiają się różne nieprawdziwe informacje. My nie dążymy do tego, żeby zlikwidować warsztaty terapii zajęciowej, bo nie jest to naszej celi naprawdę. Damy warsztat dzieci i to spotkanie jest po to, żeby znaleźć rozwiązanie, osiągnąć kontrolę, Państwa uświadomić, jak się prowadzi warsztaty, komu mają one służyć i naprawdę proszę mi wierzyć w naszą przychylność. My naprawdę nie jesteśmy od tego, żeby coś zlikwidować. Naprawdę. Jesteśmy od tego, żeby Państwa wspierać, pomagać, ale też i kontrolować, ponieważ dajemy na to pieniądze, więc też musimy mieć wgląd, na co te pieniądze są wydawane. Dlatego jest to spotkanie. I teraz Pani Dyrektor pokaże Państwu pewne zasady i tryby prowadzenia warsztatów, przyznawania dotacji, żebyście Państwo po prostu mieli świadomość, jak to się odbywa od strony takiej administracyjnej. Ale proszę mi wierzyć, warsztaty będą. Także proszę się nie mówić. Proszę Państwa, ja chciałam zapewnić Państwa, że ani ja, ani starosta nigdy nie pomyśleliśmy, nie braliśmy pod uwagę zamykanie warsztatów lub doprowadzenie do tego, że podmiot prowadzący warsztat obecnie, czyli Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Pośrednictwem Koło w Kamieniu Pomorskim, te warsztaty zamknęły. Pojawiły się takie niekorzystne komentarze sugerujące, że w związku z przeprowadzoną kontrolą, że stowarzyszenie jest nękane pismami, proszę Państwa, ja Państwu pokażę, jak wygląda ta korespondencja. Ta nasza korespondencja między stowarzyszeniem a PCPR-em wynika z natury ustawowej. To, co prosimy stowarzyszenie o informacje, to służą ku temu, aby wyjaśnić pewne rzeczy, a często też zakwalifikować pewne wydatki, które stowarzyszenie ponosi, a według nas są one niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z funkcjonowaniem warsztatu. Jeżeli dojdzie taka sytuacja, że podmiot prowadzący warsztat złoży wypowiedzenie umowy na rozwiązanie warsztatu, a taką informację Pani Przewodnicząca ogłosiła oficjalnie na ostatnim posiedzeniu Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, mówiąc, że zamyka warsztaty. Ja chciałam powiedzieć, dobrze, że jest to nagrywane, bo ja powiedziałam na Radzie Społecznej, że chcę utworzyć stanowiska pracy. Do czego funkcjonuje bardzo? Ile, czy ja mówię i później Pani się najwyżej wypowie, a chociaż to dotyczy. Bo to będzie odpowiedzialne. Proszę Państwa, jeżeli tak dojdzie, potrzeby powiatu są i dopóki potrzeby powiatu są, są dzieci, osoby, które dzisiaj są zakwalifikowane jako uczestnicy warsztatu, te warsztaty będą. Czy to będą prowadzone przez ten podmiot, czy przez inne, ale będą. Pieniądze na funkcjonowanie warsztatu przekazuje PFRON powiatu kamieńskiemu. Powiat kamieński, czyli starosta, dopłaca jeszcze z własnych środków 10% i są to pieniądze, które muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, z katalogiem kosztów, które są określone ustawowo. A w PCPR, ma ustawowy obowiązek, właśnie to ustawodawca powierzył obowiązek kontroli Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Proszę Państwa, kontrola warsztatów dotyczy zarówno spraw merytorycznych, jak i finansowych. Tu powiem, że od kiedy
PCPR funkcjonuje, sprawdziłam wcześniej protokoły kontroli, nie były przez PCPR sprawdzane wydatki, czyli prawidłowość wykorzystania funduszu. Jest to jeden z punktów zakresu kontroli ustawowy. Zakres kontroli jest obligatoryjny i nie zwalnia dyrektora PCPR-u z wnikliwej i dogłębnej kontroli. Stowarzyszenie składa sprawozdania kwartalne z wydatkowanych środków. PCPR weryfikuje. Jeżeli w tych sprawozdaniach są informacje, które zasługują na wyjaśnienie, doszczegółowienie, doprecyzowanie, bo według nas nie można to po prostu zakwalifikować na podstawie przedłożonych przez podmiot prowadzący warsztat informacji, więc żądamy wyjaśnień. I tutaj jesteśmy w dwóch charakterach. Jest podmiot, który otrzymuje dotacje i jest kontrolowany, i jest podmiot, który daje pieniądze, czyli przekazuje i musi wykontrolować wydatki. Tak samo PCPR może kiedyś być kontrolowane przez PFRON, jak sprawuje kontrolę nad środkami, które przekazuje. I proszę Państwa, ja jestem dyrektorem od października 2012 roku. W informacjach medialnych podmiot prowadzący warsztat podał taką informację, że już jedna kontrola została przeprowadzona, a teraz była przeprowadzona druga kontrola z tego samego roku i wtedy było dobrze, a teraz i źle. Proszę Państwa, w 2012 roku była przeprowadzona kontrola problemowa. Obejmowała tylko trzy zagadnienia dotyczące natury formalno-prawnej, czyli postanowienia umowy ze stanem faktycznym, organizacja pracy, regulamin organizacyjny i prawidłowość kwalifikowania uczestników. Katalog, zakres kontroli ustawowy przewiduje jeszcze większy, jeszcze szerszy, w tym wykorzystanie dotacji. Skoro my przeprowadziliśmy kontrolę w grudniu, nie był to rok zamknięty budżetowo, więc nie mogliśmy nawet sprawdzić wydatków całorocznych. Więc ta kontrola problemowa, dlatego się nazywała problemowa, sięgała pewnego fragmentu. Była przeprowadzona krótko, praktycznie pobieżnie. Nawet z racji tego, że obejmowała stanowisko, więc było to dla mnie, można powiedzieć, nowe zagadnienie. Chciałam zobaczyć, na jakiej zasadzie działa, żeby później przygotować się głębiej do kontroli. I na drugi rok, proszę Państwa, poprzez weryfikację przedkładanych rozliczeń finansowych, sprawozdania finansowego i rozliczeń kwartalnych stwierdziłam szereg nieprawidłowości. Prosiłam stowarzyszenie o doprecyzowanie. Jest katalog kosztów, który nie może być nigdy finansowany ze środków PFRON, bo on nie dotyczy stricte warsztatu terapii zajęciowej. Są wydatki, które ponosi typowo stowarzyszenie. Gdyby stowarzyszenie prowadziło wyłącznie warsztat, pewnych wydatków by nie ponosiło, a z uwagi na to, że prowadzi i realizuje różne zadania publiczne, to ma przychody z tego tytułu o wiele wyższe i my jako PCPR nie kontrolujemy stowarzyszenia. My nie sięgamy w głąb stowarzyszenia. My kontrolujemy tylko wydatki związane z warsztatami. Ja Państwu pokażę teraz, jak to jest od strony formalno-prawnej. Warsztat działa na podstawie rozporządzenia. Powinien funkcjonować na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aktem wykonawczym do tej ustawy jest rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, które, proszę Państwa, określa szczegółowe zasady działania, dofinansowania,
sposób sporządzania, jak gdyby Państwa czytać, który może nie dotyczy tak typowo na przykład obniżania dofinansowania. Ja powiem tylko tak, to dotyczy uczestników i rodziców. I kontroli oczywiście. Sposób sporządzania informacji o wykorzystaniu środków oraz sprawozdań z działalności warsztatu. I rozporządzenie również określa zakres i tryb przeprowadzania kontroli przez powiatowe centra. Nawet starosta części środków, czy nawet z PFRON-u, nie kontroluje, bo ustawodawca dał wyłączność powiatowemu centrum pomocy rodzinie. W trakcie też kontroli, proszę Państwa, jest sprawdzana jest sprawdzona dokumentacja, jaką prowadzi warsztat, bo dokumentacja jest związana z, to jest odzwierciedlenie całego procesu rehabilitacji, który w tej jednostce się odbywa. Więc musimy sprawdzać, bo ustawa nas nie zdania. Czyli każdy zakres kontroli, który jest ujęty w rozporządzeniu, musi być zbadany i odnotowany w protokole kontroli. Wśród dokumentacji, którą powinien jednostka prowadząca warsztat prowadzić, jest współpraca z rodzinami i opiekunami uczestnika warsztatu. Czego na przykład nie doszukaliśmy się w dokumentacji prowadzonej. Jest odnotowane jedynie wasze terminy telefoniczne, czyli jest rejestr kontaktu, ale formy współpracy nie ma. Nie macie, pan, jesteście Państwo, nie uczestniczycie jako rodzice w dalszej części rehabilitacji, to jednostka prowadząca warsztat powinna wytyczać wam też kierunki, jak powinniście z dzieckiem swoim czy z osobą ją wspierać w domu, czy prowadzić jakieś zajęcia, czy cokolwiek, żeby ten proces był trwały. Proszę Państwa, ja bardzo proszę nie przeszkadzać. Ale może dyrektor dokładnie o co chodzi, jakie zarzuty, jakie sprawy będziemy czytać tutaj cały czas. Ile to może Pani powie nam prostym językiem? Oczywiście, o co chodzi, dokładnie. Bo to, co przed chwilą Pani powiedziała, jest nieprawdą. Oczywiście, ja bardzo proszę o zachowanie spokoju. Pytania będą poprzez... Ale ile my to wytrzymamy, żebyśmy mieli ustawę czy uchwałę całą czytać? Chcielibyśmy konkretnie to, co Pani... Proszę Pani, zebranie jest dobrowolne. Jeżeli Pani nie wytrzymuje, to może Pani opuszczać. Proszę Państwa, nie opuszczam, jestem matką. Jednostka prowadząca warsztat powinna zatrudniać specjalistów. Jest to obligatoryjny obowiązek. Na warsztacie powinien być zatrudniony specjalista do spraw rehabilitacji i realizacji. Powinni być instruktorzy terapii, psycholog, pracownik socjalny, instruktor zawodu. Ale proszę nie komentować. Proszę Państwa, przedmiotem kontroli był rok 2012. Czy teraz dzisiaj jest zatrudniony ten specjalista czy ten, to nie było przedmiotem kontroli. Ja mówię o... Proszę Państwa. Do kosztów działalności warsztatu, które są finansowane ze środków PFRON i dotacji powiatowej, są wynagrodzenia pracowników warsztatu, niezbędne materiały, usługi niematerialne, materialne i zakup energii. Proszę Państwa, powinien być finansowany dowóz uczestnika do warsztatu. Niestety do nas dochodzą informacje, że część rodziców ponosi koszty dowozu uczestników. Na to powinny znaleźć się pieniądze. Ale kto ponosi? Raz mamy 2014, a 2012 omawiam. No ja nie zrobię kontroli z 2014 roku. No ale przed chwilą Pani nam to zarzuciła, tak? Mówimy o bieżącym roku.
Ale wie pani co, ja naprawdę przepraszam, może jestem zbyt zerwana, ale do tej pory nie wiem o co pani. Niech pani mówi to, co dotyczy konkretnie warsztatów. Co jest złego? Proszę państwa, to spotkanie nie miało na celu wyjaśnienia warunków pokontrolnych, tylko uzmysłowienia państwu, jakie macie prawa i przywileje i co macie za pieniądze, które my dajemy z powiatu na prowadzenie warsztatu. Ale my to wiemy. Ale przepraszam, jak wiecie, skoro nie wszyscy finansują, finansują dojazd dzieci do warsztatu. Ale proszę dać nam chwilę czasu. Pani dyrektor. No nie krzyczę. Powiedziałam, jeżeli poszkodują rodzice, to kto doprowadzi? Czy są na sali rodzice, którzy ponoszą koszty osobiście dowozu uczestnika na warsztaty? Ja osobiście od września pokrywam koszty przejazdu syna na tego. Dzisiaj poprosiłam panią terapeutkę, żeby z kieszonkowego Arturowi dała 100 zł na zakup, na bilety na przejazd. Dojeżdżam z Dziwnowa do Kamienia z powrotem. A ja może poproszę odpowiedź panią kierownik warsztatu, przewodniczącą rady, która powie uzasadnienie tej uchwały. Jeżeli chodzi o dowóz uczestników, to rada programowa powinna podjąć decyzję o indywidualizacji w indywidualnym programie rehabilitacji. Jest to przede wszystkim związane z tym, że uczestnik, który dojeżdża samodzielnie, jest osobą, która dojeżdża autobusem, będzie potem kierowany na rynek pracy. To jest jego kolejny etap przygotowania do rynku pracy. Ani rozporządzenie, ani ustawa, ani regulamin organizacyjny warsztatu terapii zajęciowej nie daje kompetencji Radzie Programowej o decydowaniu, że będą płacić uczestnicy z własnych środków na dojazd do warsztatu. Przepraszam najmocniej. Samochód jest do dyspozycji. Samochód jest do dyspozycji. Miesięczny bilet można było kupić, tak? Ale przepraszam, ale mogą stosunkować. Przepraszam, czy mogę się ustosunkować? Proszę państwa, we wrześniu ja pracuję w PSOU na Orewie, a syn jest na warsztatach. Od września wyjeżdżamy autobus, syn ma to orzeczenie, to jest niesamodzielne. Orzeczenie pani kierownik ma, pani Jani też bardzo dobrze znamy, bo uczestniczył syn w zajęciach na Orewie, później przeszedł na warsztaty. Proszę panią, skoro wóz stowarzyszenia jest w Dziwnowie, przy szkole, na Łukliwej ulicy, o godzinie 8.25, koleżanka córkę daje, potwierdzasz to? Tak. Potwierdzam, ale ja chciałam... I czy ja mogę dziecko, które ma epilepsję, ma problem w kontakcie słownym, zostawić samego i chce pójść o 7 na te przystanek, żeby jechać do pracy? Wychowuje go sama. Czy takie rzeczy się dzieją w stowarzyszeniu? Proszę państwa, to jest przykre i to boli. I może pani tutaj, koleżanki potwierdzą, ja z panią Janik, z panią Terentowicz, żeśmy tu stowarzyszenie zakładali w Kamieniu. Przez 3 lata z tą panią jeździłam po zajęciach w Dziwnowie, ona z córką, ja z synem, do Kamienia, żeśmy ciężko fizycznie pracowali, do 19.00 wracali, a dopiero po 3 latach zostałam zatrudniona w stowarzyszeniu. I teraz mam takie podziękowanie, że mojego syna w czasie traktuje. Powiedziano mi, że syn nie można orać przybywać, bo pani jest w pracy, ale innych pracowników, dzieci przychodzą. Teraz druga sprawa. Ja nie wiem, co mnie to w pracy szykuje, ale mniejsza o to. I to jest przykre pani. Dobrze. Bo pani wszystkie dzieci... Pani dyrektor odpowie, bo to jest nagrywane. Pani dyrektor odpowie. A ja się nie krzywdzę, bo to chodzi o moje dziecko, a mój cmentarza nie przyjdzie i nie będzie walczył o niego. Tylko został, ja nie mam. Ale przepraszam najmocniej. Ale ja się rozporządzenie mówiło i pani przeczytała, pani dyrektor przeczytała, że 7 godzin jest uczestnik, a o 8 jest samochód w Dziwnowie i o 15 odwozi do Dziwnowa i jeśli pani Sabina dostała źle od stowarzyszenia, bo dostała etat pracy, pracuje pani, też któryśmy pomogliśmy jako stowarzyszenie, uważam. Nie, pani do tej pory pani jeździła busem i to jest oświadczenie też kierowcy, że pani sama zrezygnowała i razem z kierowcą poprosiła, żeby był przywożony ten uczestnik na ośrodek do pani. I przepraszam, to jest zmącenie teraz. Nie mogę, bo jest oświadczenie kierowcy też napisane i też jestem do tego przygotowana. A ma pani moje oświadczenie? No pani Buston powinna mieć oświadczenie. Bilet, przepraszam, a pani przedstawiła, jeśli Rada Programowa wydała, BKS mówi, że 51 zł. Zasady celowości. Zasady celowości. Jest tu
bo jakby mi ja zapłaciła takie koszty, dopiero byłoby atrakcja dla dyrektora PCP. Proszę pani, sytuacja niekorzystna. Mogę teraz powiedzieć? Proszę państwa, mam syna o stopniu znacznym. Dla takiej osoby pełnoletniej, a syn w tym roku skończy 25 lat, przejazd ulgowy na znaczne jest jako osoba niesamodzielna, inaczej pierwsza grupa, tak? I do tego orzeczenia, które syn otrzymał z Gryfis, otrzymał też legitymację. I teraz kupując bilet ulgowy, czy to będzie miesięczny, czy po prostu jednorazowy przejazd, ja muszę się okazać dokumentem, który mnie uprawnia do zakupu danego biletu. I z chwilą, gdy ja legitymację pokazuję dla osoby niesamodzielnej z pierwszą grupą, a żądam biletu dla dziecka niepełnosprawnego, no ja nie wiem, ze mną coś gorzej? Na PKS-ach pytałam się i mi powiedziano, bilety miesięczne są dla pracujących. Ale przecież my próbujemy. Próbujecie dla przepraszam, czy ja mogę dokończyć? Ja skończę, pani będą mówili. Ja mówię w tej chwili w swojej sprawie, w sprawie swojego syna. Bym prosiła, żebyście to uszanowali. I z tym no i po prostu na dziecko niepełnosprawne inna legitymacja jest wymagana. Jest inna legitymacja na pierwszą grupę. Na pierwszą grupę nie ma biletów miesięcznych, tylko są jednorazowe przejazdy. Teraz jest pytanie, skoro ja te bilety zgromadziłam i mam i przedstawiam i jest problem, to ja już nic nie wiem. Ja jestem z drugiej strony. My zostaliśmy pozbawieni dojazdu do wozu dzieci. Też my jako Głęboko. Ja tu Głęboko dzieci z Grębowa. Też pani tutaj jest matka dziecka, które jest reprezentacyjne. Mój syn czy ma też znaczy, te bilety, to porównamy. Ja pokażę, znaczy nie, ja mam, syn ma ten bilet, bo szkoda, tak by tego to mi się tu przed kamerą pokazała. Ale on dostaje ten bilet z warsztatów co miesiąc i co miesiąc ma ten bilet przy sobie, w tej chwili jest w autobusie, więc nic nie poradzę. Przychodziłam też do pani Janik, na początku byłam oburzona, tak samo zresztą jak i tamta pani. Ale zrozumiałam argumenty, że musi się usamodzielnić. I w tej chwili po to funkcjonuje bardzo. Jestem na przykład, tak jak na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona, buntowałam się bardzo, bo akurat tą drogę do Grębowa zrobili, akurat te busy mogły jeździć i w tej chwili jesteśmy wręcz zadowolone. Mamy przystanek u siebie, dzieci jeżdżą autobusem szkolnym, nie szkolnym, przepraszam, autobusem liniowym i bilet co miesiąc dostają z tego, no z warsztatów. Macie przykład, jest też upośledzony stopniu znacznym, nie mówi. Zdarzyło się raz, że wsiadnie w ten autobus, ale jakoś sobie poradził. Uważam, że nasze dzieci muszą sobie radzić w życiu. On zobaczył, że ten autobus jedzie nie tam, gdzie trzeba. I jakoś sobie poradził bez tego, że nie mówi. Pokazał bilet, ten autobus go wysadził, więcej już się nie pomylił. A czy pani jest zorientowana odnośnie choroby epilepsji? Z czym to się wiąże? No to jest pani tutaj, razem dojeżdżają. A jakby sobie nie poradził, proszę pani. Jakby sobie nie poradził, co by się stało? A nie, pani posłucha, propozycja warsztatów pani Jani była taka. Spróbujmy na miesiąc. Jeżeli nie będzie to odpowiadało i coś nie wypali, no to porozmawiamy na ewentualny powrót busu. I to faktycznie była próba. Okazało się, że no, mój syn jest bardzo zadowolony, że może sam chodzić po mieście, że idzie sam na ten autobus, że przychodzi do domu. On jest po prostu, on się czuje człowiekiem. Czyli z tego wniosek, że każdy musi być traktowany indywidualnie. Oczywiście. Tak, jest potrzeba wsparcia, tam widocznie jest inny problem. Ale przepraszam najmocniej. Pani Sabina nie przyniosła do nas podania. My dopiero teraz wynikła ta sprawa. Pani Jani. Przez Radę Programową, gdyby wcześniej przyniósł ktoś i powiedział do Rady Programowej, zgłosił, jest przewodnicząca Rady Programowej, nie powie wam, czy zgłosił. Jeśli była taka sytuacja, Rada Programowa wystąpiła, że te osoby są już przygotowane, bo to jest element rehabilitacji. Te osoby przygotowane są do następnego etapu i prosimy wdrążyć autobus. Próbujemy, wdrążamy. To jest program, to jest następny etap pracy. Po to funkcjonuje warsztat terapii zajęciowej. Na tym etapie. Resztę, pozostałość, przepraszam najmocniej, jest do dyspozycji wóz. Jeździ na trasę dziwną w kamień. Przepraszam najmocniej. Jak powyżej 7 godzin
Jak mamy dostosować, jeśli pani sama rozporządzenie przeczytała, że uczestnik może być do 7 godzin? Pani Sabina pracuje na 8 godzin. 8 godzin, przepraszam najmocniej. Co, jak możemy zrobić dalej? Gdzie ten uczestnik będzie? Za organizację pracy w warsztacie odpowiada jednostka prowadząca warsztat. No, no przepraszam, tak, za wszystko. Rozporządzenie mówi o 7 godzinach zajęć, a nie drzwi otwartych. To my mamy od 7 do 16. Mamy te godziny. Mamy, my zapewniamy takie warsztaty. Ale to jest sprawa teraz. Pani Sabina nigdy się nie zgodziła. Teraz została sensacja zrobiona z tego, że pani Sabina napisała zwrotne. A zostało to niezałatwione zgodnie jak Rada Programowa. Pani Ewo, czy może pani... Przepraszam, ja nie powiem, że to nie jest bunt Dziwnowie na Rejmosza. O której pani córka jest za. Ale co my tak uskładamy, czy do układ będziemy to rozkładać? Już mój 20 jest Dziwnowie na Rejmosza. Ale to nie oświadczy o tym, że każdego uczestnika... To jest indywidualny program. Indywidualnie właśnie. Nie podeszło się indywidualnie, skoro autor ma w orzeczeniu niepełnosprawności opiekuna, czy nie może samodzielnie funkcjonować, to te orzeczenia najlepiej. Przepraszam najmocniej, to w warsztacie mamy opiekuna? To w warsztacie mamy opiekuna? Przepraszam, nie mają takie orzeczenia. No, w warsztacie? Ma w warsztacie, a tu nie ma w warsztacie opiekuna? No, nie ma którego? Mogę coś dodać do tego? Proszę Państwa, ja nie po to tu przyszłam, żeby robić kabaret, tak? Tylko konkretnie załatwić te rzeczy, które nas interesują i które nas dręczą. Pani Jolu, niech Pani nas uszanuje, nasz czas i zmęczenie. I niech Pani posłucha. W czyim imieniu Ty mówisz? Może byś podniósł rękę i to w którym swoim to mówisz? No. No to właśnie, bo tutaj może... Ja nie wiem, żeby pani się normalnie zachowywała, to byśmy to załatwili w stowarzyszeniu. Ale pani nie ma czasu, żeby porozmawiać. Ale dlatego ja nie mam teraz czasu, bo musimy jest rada na ten temat tu załatwiać te rzeczy. Do tego jest ja 14 lat w stowarzyszeniu pracuję. Proszę pani, rada programowa. Proszę pani, proszę sobie dać na my naprawdę nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby na siebie krzyczeć i tutaj wyczekać jakieś błędy, tylko po to, żeby wzajemnie pomyśleć i nie robić tej głupiej nagonki, że ktoś coś chce zlikwidować albo komuś, prawda, nogę podstawić. To nie o to chodzi. Może ja dokończę, dobrze? I bardzo proszę o to, pani dyrektor miała przedstawić ogólne zasady funkcjonowania. Od kogo to zależy? Bo warsztaty zależą od starosty, proszę państwa. To starosta przydziela podmiotowi prowadzenie takich warsztatów. I nikt nie może mówić publicznie, że on, prawda, nie będzie prowadził. Na razie jest zobowiązany umową i tą umowę trzeba wypełnić. Jeżeli chce zrezygnować, to też musimy wiedzieć wcześniej, żeby państwo mieli zabezpieczony front personalny. Żeby wasze dzieci lub te osoby nie zostały na lodzie. Bo nie wolno tak. Także albo, proszę państwa, zostaje tak jak jest, tylko na zasadach takich, że po prostu uznaje się wszystkie uwagi pokontrolne i prowadzi to tak jak należy. I po to pani dyrektor chciała państwu przedstawić, jakie macie prawa, żeby zobaczyć, czy to wszystko jest zgodnie z przepisami, z prawem itd. A to, co się dzieje na warsztatach, tutaj nie słuszną uwagę. Bo jeżeli jest jedna osoba, która prawda nie może się podjąć, to ona się znaleźć wyjście z sytuacji. Ale tak, mówię, to jest pani prezes od tego, jest rada programowa i należy się spotkać i wyjaśnić takie rzeczy. Pani dyrektor, ja bym bardzo prosiła o kontynuowanie i proszę do emocji, bo naprawdę nikt nie jest dla państwa wrogiem i myślę, że pani prezes też już odpuściła trochę emocji, prawda? Nie będę krzyczała tutaj. Ja nie będę krzyczała, tylko jeszcze jedno chcę słowo powiedzieć. Dobrze. Rada programowa odpisała. W odpowiedzi na pani pismo warsztat terapii zajęciowej informuje pana, że niemożliwe jest przyznanie panu zwrotu kosztów dowozu za bilety jednostkowe za miesiąc luty 2014. Bo dopiero teraz się zwróciła. Od razu na drugi dzień, czy za dwa dni chyba to była odpowiedź przez Rady Programowej. Warsztat terapii zajęciowej istnieje możliwość zakupu. Istnieje możliwość zakupu biletów miesięcznych pod warunkiem, że taka forma rehabilitacji została wpisana do indywidualnego programu rehabilitacji przez Radę Programową. Dla osób, które nie mogą dojeżdżać samodzielnie, zorganizowany jest transport busem PSOW.
gdzie zapewniony jest opiekun i właśnie tam jest określony sposób pana dojazdu na zajęcia w warsztacie terapii zajęciowej przez indywidualny program rehabilitacji. W pierwszej kolejności powinien pan zwrócić się z wnioskiem do rady programowej dotyczące uzyskania możliwości samodzielnego sposobu dostarcza do WTZ środkami komunikacji publicznej. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, to rada programowa przychyli się do pana wniosku i ze środków WTZ zostanie zakupiony panu bilet miesięczny na trasie Dziwnów Kamień Pomorski Dziwny. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała pani prezes, żeby wziąć pod uwagę człowieka i sytuację. Bo ten ale ten... przepraszam najmocniej, my wierzymy. Dobrze, to ja dokończę. Bo ten człowiek jest w dwóch osobach, a tylko mamy, która się nim opiekuje. I myślę, że rada programowa powinna, tak jak tu podkreślacie, indywidualizm, wziąć to pod uwagę. Tak. Ta pani pracuje u nas, nie ma co zrobić. Dlatego jest... musi zostać dłużej, bo ja z tego zrozumiałam. To tak jest. Powiedziane. Czy dobrze zrozumiałam? Tak jest. Tak. Tylko teraz ta pani musi określić, o której godzinach będzie dowodzić. To weźmie ten, że on wtedy jest odpowiedzialny. Nie ma problemu. No ale wystarczyło dobre słowo. Ale to jest wszystko napisane. Przecież to rada programowa. Mało tego, dzisiaj ta pani przyszła do pani dyrektor PCP, dyrektor tutaj kierownik i ustaliła. Pani kierownik i dzisiaj ustaliła. I mało tego, pani kierownik sama napisze na brudno tej pani, jak ma napisać do tej rady. Przepraszam, nie mogę się ustosunkować. I przepraszam najmocniej, są załatwiane to na bieżące. Rozmawiałam dzisiaj z panią kierownik, bo była na zwolnieniu lekarskim, bo każdy mogła zaoperować. I korzystając, że jest, jak syna zaprowadziłam na warsztaty, po prostu zapytałam się, w jakiej formie to ma być napisane i jak. I wytłumaczyłam, pokazałam legitymację, jaką stronę karta posiada, no. Jak bilet wygląda, jak stoczę na PKS-ach, bo się pytałam. We wrześniu oczywiście teraz ponownie pytam, myślałam, że może nastąpiły jakieś zmiany. Żadnych zmian nie nastąpiło na pierwszą grupę, na osoby niesamodzielne, nie ma biletów miesięcznych. No, i przepraszam bardzo, ktoś mi kupi na dziecko niepełnosprawne, w razie gdzie będzie kontrol jakaś, ja będę się czapkowała. No proszę pani, czy pani z nami nie odpowiada, bo jak będzie kontrol, to ja będę odpowiadała za to, jako opiekun i syna. I ja będę mandat płaciła, a nie pani. Ja chcę powiedzieć, że moja córka jeździ na miesięczny bilet i kontrolowana była już x, y razy i zawsze jest wszystko w porządku. Do tej pory nie było zaszczerzeń, gdzie dzwoniłam do PKS-u, bo po zwolnieniu lekarskim szła na warsztaty i nie miała biletu i bilet kierowca jej sprzedał nie za 2 zł, tylko za 4. Dlaczego tak? Pani mi PKS-a wszystko wytłumaczyła, jest okej. I jeździ już drugi rok chyba, bo sami jeździła na jeździe. Żyjemy w państwie prawa i nie ma z tego powodu jakieś tam nieporozumień. Proszę państwa, żyjemy w państwie prawa i uważa, skoro lekarz poszedł, wziął orzeł, że jego stopień niepełnosprawności jest taki, a nie inny, jest legitymacja co do tej grupy jego niepełnosprawności, to jakieś alpejskie mam kombinacje robić. Czy macie prawo mnie do tego zmusić? Absolutnie nie. No to może do rzecznika praw obywatelskich trzeba napisać i będę tam się ubiegała o swoje prawa. Nie wiem. Proszę państwa, ja proponuję kontynuować spotkanie, żebyśmy sobie tutaj pani dyrektor, bardzo proszę. Następny, proszę państwa, punkt, który jest finansowany ze środków powiatu, są koszty związane ze szkoleniami pracowników związanych z działalnością warsztatu, ubezpieczenia uczestników, czyli państwo macie tutaj, warsztat powinien, jednostka prowadząca warsztat powinna ubezpieczać uczestników od NW, od nieszczęśliwych wypadków i każdorazowo później przy wyjazdach zbiorowych na zorganizowane formy działalności typu wycieczki i tak dalej. Chociaż ubolewam, proszę państwa, bo fakt jest, że Powiatowe Centrum nie kontroluje całkowitych wydatków stowarzyszenia, ale ze środków, które przekazaliśmy w roku 2012 na wycieczki organizowane dla uczestników warsztatów, podmiot prowadzący warsztat wydał tylko 990 zł. Był to całkowit na 54 uczestników. Są to bardzo niskie koszty. Nie wiem, być może były formy wycieczek organizowane przez inne podmioty, w których uczestniczyli właśnie, ale jednak jako koszty tutaj, w stosunku do innych były bardzo niskie. A tak dla
jasności, to tak naprawdę powinny być pokrywane znowu, przepraszam, ale powinien wyjaśnić tą sprawę. Znowu mamy wysokie kieszonkowe ze względu na to, żeby te osoby się usamodzielniały, decydowały o swoich wydatkach i uczyły się, gdzie chcą jechać, co chcą skorzystać, w wycieczkach zorganizowanych. Tak. I one organizują sobie i to rada programowa warsztatowych, oni to robią. Oni to wszystko sobie robią. I to rada programowa znowu ustawia razem z radą warsztatową, bo z tych podopiecznych skład się zbiera taki skład i oni proponują, co oni chcą zrobić. I oni sami decydują. I na tym to polega. To znowu jest nieznajomość struktury i nie wiedzemy o pewnych rzeczach, co mówimy. My nie będziemy z stowarzyszeniem, terapii zajęciowej. No właśnie. Proszę Państwa, koszty związane z treningiem ekonomicznym. Rozporządzenie mówi, że uczestnik warsztatu ma prawo otrzymać do 20% średniego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku budżetowym, czyli tak jak dzisiaj mamy średnie, najniższe wynagrodzenie ustawowe 1680, więc kwota ta maksymalna mógłby otrzymać 336 zł. A ile otrzymuje na trening ekonomiczny, to Państwo wiecie, bo to decyduje Rada Programowa. Przepraszam najmocniej, od razu się też wtrącę. Czy w Polsce się Pani orientowała, jakie są wypłaty treningu ekonomicznego? Jesteśmy jedni z Polsce największych. Nie wiem, ile tu stowarzyszeń osób, rodziców kontaktowało się i wie, jak to jest, nie wiem, rodzice, którzy się kontaktowali, ale znacie, widzą w placówkach, mają po 30, po 50, po 60 zł w Polsce. My mamy najwyższe w skali Polski, najwyższe kieszonkowe. I wiemy o tym doskonale, dlatego zrobiliśmy w ten sposób, żeby te osoby zdecydowali o sobie. Na tej podstawie to jest zrobione. I znowu jest zarzut, który naprawdę uważam nie fair. Jaki zarzut? Nie pozwarzę. No, to coś mówię, informuję, jaka wysokość jest maksymalna, a jak dostajecie, wiecie. No, bo pytaj, że rodzice się orientowali chyba. Dalej. Chciałam Państwu jeszcze przedstawić wydatki, jakie poniosło, jaki poniósł warsztat. Jak się kształtowały wydatki? Ogółem na 2012 roku powiat kamieński przeznaczył 887 760, z czego na wynagrodzenia to kwota 627 tysięcy z groszami, co stanowi 71% ogółu przekazanych przez powiat środków. Na materiały i na energię wydano ponad 100 tysięcy, czyli to jest 12%. To przyjmujemy. Przepraszam, my to przyjmujemy na Wannie Zgromadzeniu, my to czytamy na Wannie. Proszę bez tych komentarzy, no posłuchajcie Państwo bez przerywania. No. Ja szkoda, że przeczytałem, że 70% to jest bardzo dużo, nie wiem, czy to jest dużo. No standardy są takie 5 uczestników na opiekuna i tak dalej, to policzmy to dobrze, to nie jest dużo. Ale my nie mówimy, nie komentujemy. Ja tylko mówię, to się ukazało, na materiały, proszę Państwa, do zajęć w pracowniach terapii wykorzystano 40 072 zł, z tego 20 tysięcy na materiały do zajęć pracowni gospodarstwa domowego. I tutaj, proszę Państwa, do PCPR-u dochodzą sygnały, że w warsztacie terapii zajęciowej jest jakby podział uczestników, którzy nie jedzą obiadu, ci, którzy rodzice dopłacają do obiadu na samą zupę i ci, którzy jedzą obie zupę z drugim daniem. Tak. Proszę Państwa, ja nie umiem zrozumieć. Bardzo mi przykro, pracuję całe życie 30 lat z niepełnosprawnymi. Jak można przywieźć do warsztatu obiad, otwierać termosy i część dzieci czy osób niepełnosprawnych nie je? Przepraszam najmocniej. Dalej powiem, to znowu nie znamy zasad. Przepraszam, muszę wyjaśnić. W ramach
pracowni, w ramach pracowni. Obiad nie robią, nie robimy obiadu. Robimy drugie śniadanie, gdzie uczą się spożywać. To jest następna terapia. A obiady zakupują dodatkowo. Ludzie, rodzice, ale proszę Państwa, no nie jest też tak, bo wśród kosztów, które nam przedkłada stowarzyszenie, my płacimy za duże ilości mięsa, jest zakupowane 50, 100 kg. Przepraszam najmocniej, na warsztatach gospodarstwa domowego 20 tysięcy, podzielić na 11 miesięcy, przez 54 podopiecznych, cokolwiek. Że są po 100 kg mięsa, 50 kg parówek. Czyli jedne dzieci, które jedzą i rodzice, nie jedzą tego obiadu. I rodzice dopłacają, więc my jeszcze płacimy, a są dzieci, które, czy osoby do tych, które w ogóle nie jedzą, nie jedzą na obiad. To nie idzie na obiad. Dla mnie to nie ma związku z obiadami w ogóle. Ale to w ogóle to jest co inne. To jest co inne. To nie ma z pani śmieszne, słyszę, to pani mówi. Ale pani była tylko na kontroli, a była pani na zajęciach, jak się rozwarstacie? Nie ma nikogo ze starostwa, ale na tym spotkaniu nie spotykamy się. I to jest poszukujemy i rozmawiamy. Chcemy powiedzieć, jak to ma wyglądać. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników, żeby nabyli umiejętności do przywrócenia na rynek pracy. Oczywiście. I to jest podstawowe. Na warsztacie na Kopernika nawet nie ma warunku, żeby 100 kg mięsa przygrzewać w lodówkach, nie ma, żywności zdrowej. U 6 uczestników tej pracowni nie jest w stanie przerobić na zajęciach. Pani przewodnicząca, pani jest jako rodzic i człowiek kultury. No i tak. Tylko, że pani nie rozumie pewnych zasad. Ale na rozumie, proszę pani, rozumie, bo dla nas, ale może to było my boimy się finansować materiały do treningu, do zajęć, a nie finansować przeżywienie. Czyli jeden opłacany, drugi nie opłacany. Jest to niezrozumiałe. Materiał powinien być tyle kupowany, żeby się uczestnicy wykorzystali. Jeżeli się uczą robić ciasto, to powinno być tyle, żeby w trakcie zajęć biegnie z ciasto. Ale nie ilości. Jeżeli kupuje się setki kilogramów surówek, gotowych, to nie mówimy o przygotowaniu do zawodu, lecz nawet... Przepraszam, mówimy o uczeniu przy sztucznym spożywaniu. I to jest każdy problem. Ale ciężko przeprowadzić spotkanie, dajcie się wypowiedzieć. Za chwilę udzielę głosu pani przewodniczącej. Słuchajcie Państwo, ja chciałam powiedzieć, że są pewne nawyki, które są prowadzone. Nie wiem, na ile jednostka prowadząca warsztat jest w stanie te nawyki wyeliminować. Nie wiem, na ile jest w stanie uwzględnić nasze zalecenia pokontrolne, czy uwagi zawarte. Kontrole będą się odbywały za każdy rok finansowy. Tak, za rok 2013 również będzie kontrola finansowa w pełnym zakresie. I ja jeszcze chciałam raz podkreślić, że stowarzyszenie, jeżeli podjęło jakąś decyzję o zamknięciu warsztatu, czy o próbie zamknięcia, to może pani przewodnicząca sama nam powie, jaki jest według niej dalszy przyszłościowy funkcjonowanie. Czy jednostka prowadząca warsztat zamknie ten warsztat, jak to pani powiedziała? Czy, bo pani to oficjalnie mówi. Przepraszam pani dyrektor, to mogę zająć głos, tak? Mogę zająć głos teraz. Tak? No to dobrze. Teraz chcę powiedzieć, gdzie są łamane prawa. Pani dyrektor PCPR-u już w maju, w kwietniu 2013 roku napisała, według dyrektora PCPR warsztaty terapii zajęciowej nie spełniają swojego celu.
Ich celem powinno być objęcie uczestników 3-letnim programem rehabilitacji. Proszę Państwa, ja... Wyuczenie, przepraszam. Zaraz jest redaktor tego gazety, jest przygotowany na to odpowiedź. Za chwileczkę, poczekajmy. 3-letnim programem rehabilitacyjnym. Wypuszczenie i wypuszczenie ich na rynek pracy. Tymczasem uczestnicy kamińskich warsztatów zostają na kolejne lata i pisze im się kolejny plan rehabilitacyjny. Już wtedy pani napisała negatywną pracę o warsztatach. Łamanie podstawowych zasad... Jeszcze przeczytać sprostowanie. Przepraszam najmocniej, do tej gazety pani nie napisała sprostowania. Pisałam. Nie. Jest tutaj pan redaktor. Przepraszam, chyba się zajmę głos. Tutaj pani napisała żadnego sprostowania. My takiego nie dostaliśmy. To jest na 100% pewne. Także... Kazałam przygotować projekt uchwały. Z tego, co rozmawiałem z Marcinem Jarkom, obecnym wczesnym redaktorem naczelnym, nie było żadnego sprostowania. Były tylko listy. Lećmy dalej. Protokół kontroli z 2012 roku był dwa razy praktycznie przekontrolowany. Mam prawo do wystąpienia pokontrolnego 30 dni ustosunkowania się do wystąpienia. Państwo podejmujecie na posiedzeniu zarządu przed upływem czasu, którego ja mam możliwość jeszcze wystąpienia, przed możliwość negatywną pracę na temat warsztatów terapii zajęciowej. Wy podjęliście 25 lutego, przed miesiącem, gdzie miałam czas uprawomocnienia się wynika. Teraz, na podstawie teraz, do czego służy ta negatywna opinia, niech pani mi powie. Teraz na podstawie pani umowy, którą panią mam podpisaną, przepraszam najmocniej, powiat może rozwiązać umowę ze stowarzyszeniem w ciągu miesięcznym. Mi się wydaje, że zaraz, jeśli rada podejmie taką decyzję, to miesięczne wypowiedzenie po negatywnym, po stwierdzeniu chyby i prowadzeniu rehabilitacji. Pani to stwierdziła. Czekam na teraz wyniki dalej. I teraz mało tego, warsztat, do czego jej służy? Jeszcze my zostaliśmy za 2012 rok. Negatywną opinię, do czego służy warsztat do podjęcia pracy. My w 2012 roku utworzyliśmy zazy i z tego warsztatu poszło 14 osób do pracy. Przepraszam, mama, kto łamie prawa podstawowe? Następnym etapem, my w tym roku następny etap poszerzamy przez Urząd Marszałkowski Zakład Aktywności Zawodowej. I w tym roku będziemy więcej zatrudniać osoby. Dlatego wystąpiłam o stanowiska. I następne osoby z warsztatów terapii zajęciowej zostaną przystosowani do zakładów aktywności zawodowej. I na to jest nasz cel. I to my dążymy i to jest. I to jest największy wskaźnik w Polsce, który sprawdza się, że to jest właśnie idą do pracy. Bo są to właśnie przygotowani te osoby. Następny etap kolejny. A ja chcę powiedzieć, że jeżeli będzie wola rodziców, to teraz na pewno zleci utworzenie warsztatów i ogłosi konkurs, jeżeli stowarzyszenie złoży rozwiązanie umowy. Stowarzyszenie nie składa, ale mi jest bardzo przykro, że zaraz mało tego jeszcze, że przez tyle lat pani MCPR-u nie było w ogóle na żadnym spotkaniu. Pani MCPR-u, ale proszę panią, ja się MCPR-u nie oddamy kandydata. Ja może jednak się udaje. Dlaczego trzy lata? Nie, bo się pani była do spotkania, to pan się dalej nie przekłacie. To nie wiem, ja nie wiem, żeby pani MCPR-u nie dobrze. No, Pani mówi o dzieciach naszych. Pani mówi paragrafy i przepisy. Dlaczego nikt z PCPR-u nie przychodzi na żadne spotkanie? Jesteśmy za tak dużo, przychodzimy na te spotkania. Ale nic nie zlikwidujemy, nic to ma. Tak. Proszę Państwa, może ja uspokoję tutaj emocje. Od początku mówiłam, że spotkaliśmy się tutaj po to, żeby wyjaśnić plotki, które krążą po tych mediach różnych naszych programów. No nie ja napisał, że nie warsztatów. Proszę Państwa, nie my pisaliśmy artykuły o likwidacji warsztatów i o tym, że ja kogoś gnębię i tak dalej. To, że się kontroluje swoje własne pieniądze, to nie znaczy, że się gnębi. Tylko się wymaga, żeby przestrzegał przepisów ustawy o finansach publicznych. Tyle na ten temat. Już napisałam w wystąpieniu, no, chciałam jeszcze raz. Ale może dokończę. Tak? Dobrze. No, może dokończę. Dobrze. Ja naprawdę jestem pełna podziwu na prowadzenie tutaj przez panią prezes tych warsztatów, OREW-ów, stowarzyszenia i tak dalej. Nie jestem tu po to, żeby wam utrudniać działalność.
proszę zrozumieć, nie jestem tutaj po to, ale też mam obowiązek sprawdzać, co się dzieje z moimi pieniędzmi. Jeżeli te pieniądze, które mają się przyczyniać do tego, że mają rozwijać Państwa dzieci, ułatwiać Wam życie, są wydatkowane nie tak jak należy, to moim obowiązkiem jest korekta tych błędów, a jak jest opór materii, to po prostu szukamy następnego podmiotu do prowadzenia warsztatów i tyle na ten temat. To możemy zrozumieć, jakie są zastrzeżenia po kontroli. Ale ja nie mówię, przepraszam, jeszcze nie skończyłam. Ja nie mówię teraz o tym, że odbieram komukolwiek warsztat. Nie mówię teraz o tym, że tutaj, prawda, będziemy wymyślać nowe jakieś podmioty, tylko mówię, że macie Państwo bufor bezpieczeństwa, że nikt Wam niczego tutaj nie zlikwiduje. Rozumiecie mnie? Jak Pani Prezes się decyduje na prowadzenie warsztatów, to zostają u Pani Prezes. Jeżeli nie chce prowadzić warsztatów, to ja Wam zapewnię, że otwieramy nowe. I to tyle. Się otworzyć nowe. To dlaczego? Tyle. Bo my będziemy do zadu. Bo rozumiecie? Uczestników do zadu. Dlatego nie chcę, żebyście słuchali pokątnie plotek, pokątnie jakichś niezrozumiałych rozmów, bo tu się okazuje, że jak się zrobiło kontrolę, to dwie strony się na siebie obraziły. Nie ma się co obrażać, trzeba naprawiać błędy i trzeba iść do przodu. Ale ja nie kwestionuję. Słuchajcie, ja tego nie kwestionuję, bo nie rozumiecie. Tylko dosyć nam czytania, że będzie zamykane, że ja was proszę. Ja was proszę. Proszę mnie nie słuchać. Ja nie jestem od straszenia Państwa, jestem od pomocy. Czy Państwo mnie rozumiecie? I naprawdę nie mam zamiaru zabierać. Zarząd stowarzyszenia rozważa możliwość zaprzestania prowadzenia działalności warsztatu terapii zajmowej w Kalinie Pomorskiej. Ale to może możliwe w zeszłym roku. Ale to już od nas, tylko parę zamiarów. Nie, nie. Kiedy to pismo wpłynęło? Te pismo zarząd złożył do starosty Kamieńskiego 17 stycznia. O tym piśmie było na warsztatach. Nie wiem, może pani nie było wtedy. Ale pani starosta nie słyszała. Ale było spotkanie po tym piśmie i było to wyjaśnione. Proszę Państwa, na społecznej radzie było 7 osób. Przewodnicząca przy wszystkich powiedziała, że likwiduje warsztaty i zabiera wszystkich. Nie, tak, że rozważa możliwość. Nie, na społecznej radzie Pani nie była, proszę Pani. Ale staram się do stanowiska i będą częściej. I to nie jest jeszcze jedyna osoba, do kogo no Pani mówiła. Tak również do wicestarosty również Pani poinformowała, że i tak zlikwiduje warsztaty, czy zabierze wszystkich uczestników, że to nie jest nasz wymysł. Ale my nigdy nie powiedzieliśmy, że my rozważamy zamknięcia warsztatu, bo samo przeprowadzenie kontroli to nie jest powód do likwidacji warsztatu, bo jeżeli po każdej kontroli to, co mamy, zamykać jednostkę, po to jest kontrola, żeby naprawić błędy. Naprawić coś, co funkcjonuje. Jeżeli są błędy natury merytorycznej, to poprawiamy i idziemy do przodu, a nie od razu stawiamy stanowczy sprzeciw do kontroli. Co uczynił podmiot? Przepraszam, nie mogę. Musi bardziej się naszym. Ale to nie chodzi, słuchajcie. Ale ja Wam nic nie zabieram. Przepraszam, najmocniej. Ja też zapytałam do ministerstwa. Ja też chcę teraz dojść do głosu. Przepraszam najmocniej. Pani dyrektor PCPR-u zakwestionuje mi pewne rzeczy. Przedstawiłam do protokołu, nie robię to nie tak profesjonalnie jak pani dyrektor PCPR-u, powołuje się na pisma z ministerstwa i nie przedstawia ich do wiadomości. Ale ja tu zwrócę się z prawem administracyjnym i każę przystąpić do tego, żeby mi dostarczyć te pisma. Ale odpowiedzi na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To stowarzyszenie jako jednostka organizacyjna prowadząca warsztat powinna podejmować decyzję, jakie koszty materiałów i usług należy podnieść, aby warsztat mógł prawidłowo funkcjonować. To następne mam pismo też z Ministerstwa Polityki Społecznej i jednocześnie, lecz Pani nie kwestionowanie takie rzeczy. Czego kwestionowanie? No to mięso na przykład i te obiady. No to nie jest zadanie przypajenia warsztatu. A czemu? I teraz, żebyśmy dobrze zrozumieli. Jeżeli jedni
dopłacają i jedzą, proszę Państwa. Zaza gotują posiłki i to jest obiad, który kupują. A warsztat ma drugie śniadanie i w ramach tego jest nauka, uspołecznienia, zajęć, które uczą się skorzystać nawet ze sztuczców. To jest rady programowe i każdy w programie rehabilitacyjnym ma. I drugie śniadanie jest dla wszystkich i za to nie płacą. A za obiady każdy decyduje, czy chce kupić, czy nie. No i tutaj wychodzi to, że właśnie nie. I to niezrozumienie spraw. Sztandar nigdy nie jest i nie wie o co chodzi. Jeden dzień. I nie wie o co chodzi. I przez to jest zamieszany. Więc proszę Państwa, myślę, że Państwo macie gwarancję. Tu Pani Prezes też przemyśli swoje postulowania. Ale pani Starosto, warsztat funkcjonuje, żeby jak najwięcej stworzyć stanowisk pracy i żeby poszły do pracy. Po to jest warsztat. I my to w tym celu, w tym roku chcemy to osiągnąć. Wachlarz nie stwarza stanowisk pracy. Ale proszę Panią, 12 osób. Dlatego wnioskowaliśmy o utworzenie stanowisk. Ale to stowarzyszenie, nie warsztat. To już warsztat, powstały razy. Ale ono jest warsztat. A czy ktoś Pani zarzuci, że Pani chce utworzyć nowe stanowiska pracy? No teraz. To nie. Zrozumiałe. To nie są warsztaty. Po to się przygotowały te warsztaty, żeby poszły do pracy. My się spotkaliśmy tylko po to, żeby wytłumaczyć. I 20 osób będą dzielne w tym roku. I tyle. Najważniejsze. Dokładnie. Bo jak dostaję takie pismo, to ja już mi się lampka pali, prawda? Była kontrola, teraz takie pismo, to... I jeszcze artykuły gdzieś tam. A czemu Pani Starosta nie czytała naszego wystąpienia pokontrolnego? Ale ja nie prowadziłam kontroli, proszę Pani. Ja dostanę chwileczkę, dostanę na zarząd, to przeczytam. Dlaczego? Ale zarząd podejmął decyzję, przygotował uchwałę na Rady Powiatu. To jest protokół posiedzenia zarządu powiatu. Tak. Czemu się jednostronnie patrzy? Dlatego, że na wystąpienie pokontrolne, Pani Prezes, czekaliśmy prawie miesiąc czasu. Przepraszam, w ustawowym czasie ja spełniłam. Nie. W ustawowym. Pani Dyrektor, ustawowo czy nie? 30 dni. 30 dni. Stempel poczty jest. Wystąpienie pokontrolne zostało przez ten w terminie. Uwagi do protokołu terminie. Wniosła w terminie Pani. No i teraz macie odpowiedzi na pytania. To łamie prawo. Znaczy najdziwniejsze jest coś ileczkę, innego. 10 lat istnieją warsztaty. Bez naszych odpowiedzi nie ma, bez naszych ustosunkowania się bez odpowiedzi daje się dokumenty. Jednostronnie się patrzy tylko. Dokumenty były dostarczone i proszę mi nie mówić, że ktoś tu łamie prawo. Brawo. Przepraszam najmocniej. Mam to protokół posiedzenia zarządu. 25 lutego. Tak. My wystąpiliśmy, mieliśmy termin do 5 marca. I wysłaliśmy ustawowo. Nie zapoznanie się, tylko Pani przygotowała, jest tu wniosek, przychwalenie uchwały. Tak, projekt uchwały przygotowała Pani, ocenę negatywną, na podstawie tylko protokołu, bez naszych wystąpień. To nie znaczy, że zabieram prowadzenie warsztatów, Pani Prezes. Ale jednoznacznie to brzmi. Wystąpienie pokontrolne. To nie za Wasza umowa. Wystąpienie pokontrolne. Mam umowę też, jeśli Pani mogę argument przedstawić. Wystąpienie pokontrolne. To sami stelacie sobie plan. Podmiot powinien wskazać, ale ja sobie doskonale sposób wykonania zaleceń kontrolnych, a nie uwagi do protokołu czy do samej kontroli. Dokładnie, tak jest. Tak jest. Jeszcze wystąpiłam do ministerstwa. Jeżeli uwagi są bezpodstawne, dlaczego? Jak bezpodstawne? Ludzie czytaliście protokół. No czytaliśmy, ale Pani od razu potraktowała, że jest na pewno wszystko cacy. Nie, nie. Proszę Państwa, Pani Krystyno, spotkanie nie jest na ten temat. Ale jak? Zapewniłam Was, że warsztaty będą, jak Pani Prezes nie będzie chciała, my stworzymy podmiot i nie ma dyskusji. I to jest ta sama i powiem tak. Ja dziękuję, żeby służę jak najlepiej dla osób niepełnosprawnych. Pani Starosta obiecała, że jeśli będzie stworzony, jak najbardziej ja proszę, żeby Pani Starosta stworzyła. Dla nas jest lepiej, jak będzie więcej konkurencyjnych i będą dbali o osoby niepełnosprawne. My podkładamy się czteroma kończynami, żeby Pani stworzyła lepsze warunki jak my. Jak najbardziej. Jesteśmy za to. Tylko
Pani przewodnicząca, pani się nie słyszy. Ale to po co myśmy się zabrali? Pani pisma, to co powiedziałam, żebyście państwo nie czuli się zagrożeni. I proszę mi nie wciskać jakieś... Ale to nie ja, pisałam, czy zamykam warsztaty, czy rozważa starostka, czy starosta zamykam. Ale czy ja stowarzyszeniu, czy ja powiedziałam na tym spotkaniu, że zabieram stowarzyszeniu prowadzenie warsztatów? Z czym się wiąże negatywna ocena? Po to, żeby wam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. To nie jest podstawa do rozwiązania. Ale tam zapewniono, po tym wystąpieniu było spotkanie na warsztatach rodziców. Może o to. I tam nam zapewniono to bezpieczeństwo już. Jeżeli mogę zabrać głos, bo jeżeli cel tego spotkania nie jest przedstawienie wyników kontroli, tak, a tak naprawdę to przedstawienie wyników kontroli nastąpiło w trakcie tego spotkania, szczerze mówiąc, tak? Tak. Dostaliśmy informację, że osoby muszą same płacić za dojazd na zajęcia, gdzie była powiedziana najpierw, że rozmawiamy tylko o roku 2012, ale potem okazało się, że rozmawiamy o roku 2014, kiedy jedna osoba na 54 z tego co rozumiem, tak, dojeżdża na własny koszt na zajęcia. Jeszcze nie zgłosiła się wcześniej. Dojeżdża na własny koszt na zajęcia. Ale dobrze, mówiliśmy wcześniej, była informacja, że na przykład była informacja, że stowarzyszenie nie zapewnia należytej kadry. Ktoś tam powiedział, że kadra należyta została zapewniona, padła odpowiedź, że nie rozmawiamy o roku obecnym, rozmawiamy o roku 2012. A więc jeżeli rozmawiamy o roku 2012, to ja rozumiem, że w roku 2012 nikt nie dojedzie, nie płaci za dojazdy. W takim razie po co ten temat w ogóle został poruszony, tak? Tak. Tym bardziej, że dotyczy jednej osoby, na 54 osoby, to ja odniosę się do wszystkiego, co tutaj sobie tak zanotowałem, a potem proszę bardzo. Odnosi 54 osoby korzysta z zajęć, tak? Z jedną osobą są problemy. Nie uważam, że jest to temat, który należy poruszyć na spotkaniu, gdzie jest kilkadziesiąt osób, przedstawiciele, nie wiem, starostwa, całe media i roztrząsamy prywatnie de facto sprawę jednej pojedynczej osoby, tak? Padła informacja o tym, że 70% ale u nas pieniędzy przeznaczone jest na wynagrodzenie. Nie wiem, czy taka informacja pada, to na tych szkołach, które nam podlegają, 90% subwencji światowej jest przeznaczone na wynagrodzenie. Proszę pana, proszę panu ustosunkować, bo pan zaraz ma kilka spraw i ja się pogubię. Mogę się ustosunkować? Po kolei, proszę pana. Chciałam zwrócić uwagę, że to się nie dzieje w jakiejś państwowej firmie, tylko w stowarzyszeniu, która ma piękne logo, otwarte drzwi w tym człowieku. Po prostu ta osoba niepełnosprawna intelektualnie powinna się czuć tu dobrze, powinna być wspierana, powinna mieć pomoc. Nawet jak rodzic nie nadąża na tłoku swoich spraw, to powinna to wsparcie dostać. A niestety takiego wsparcia nie otrzymałam. Przykro, jestem rodzicem i mam takie prawo publicznie mówić, bo skoro został mój syn tak załatwiony, a nie inaczej, mówię teraz publicznie i się tego nie wstydzę. A na pieniądzach nie leżę, a krasz nie pójdę. Ja nie każę się pani tego wstydzić, uważam, że pani to dotyczy, okej, nie ma żadnego problemu, natomiast jeżeli mówimy o tym, że rozmawiamy o roku 2012, to ta sprawa nie dotyczy roku 2012. Jeżeli rozmawiamy o wszystkim, no to powiedzmy też, że dzisiaj jest kadra wykwalifikowana, tak? Z tego co rozumiem, pozostali rodzice, jak również stowarzyszenie zapewnia, że jest to kwestia tam, że nie ma problemu, a jakby... Ale kto ma problem z tym? Jeżeli to jest kwestia finansowa, to dla mnie to jest też żaden problem, żeby sfinansować taki dojazd. To naprawdę nie wydaje mi się, że to jest kwota... Skoro mogę powiedzieć, jesteśmy rodzicami. No czy ja wszyscy mówią, że nie ma problemu, żeby był bilet miesięczny za 51 zł. Są dwie osoby, które dostają bilet miesięczny za 51 zł i tylko pani zaprzecza, że pani nie chce tego bilet. Ja ciekawy jestem, czy PCP, ja się zapiszę do PCP-u z tym sprawą. Proszę pana. I co napiszę? Bo ja pani miała problem za luty, to już, żeby od września, od początku roku się zwrócić, to już najpierw chciałam pani głowy zawracać. A proszę pana, ja teraz mam pytanie, nie wiem, pan redaktor, czy pan nagrywa, czy co? Mogę powiedzieć? Moje 5 minut, niech pani pozwoli. Proszę pana, wychowuję samotnie dziecko, jestem wdową. Pracuję w stowarzyszeniu, po pracy musiałbym się zająć synem. Mnie nie stać, żeby pójść i jeszcze jakiś dodatkowy etat robić. Po pracy w stowarzyszeniu, ja już naprawdę jestem zmęczona i chcę w domu odpoczyć i trochę czasu poświęcić synowi. Dobrze, ale wszyscy... Ale my też nie, ale to ci się masz stowarzyszenia, dobrze, bo się pan... Proszę panią, inne osoby przyszły i od ręki dostały. Ja 3 lata społecznie pracowałam, żeby tam była zatrudniona. Padła informacja. I wiemy o kogo chodzi, będziemy dyskutować. Ale niech pan skończy. Padła informacja, że 70% tej subwencji, czy dotacji, jaką otrzymało stowarzyszenie, jest przeznaczone na wynagrodzenie. Też nie wiem, czemu ta informacja jest tak przedstawiona. Padła informacja, że 70% tej dotacji, którą otrzymuje warsztaty, jest przeznaczone na wynagrodzenie. I też nie wiem, czemu ta informacja jest przedstawiona i czemu to ma służyć, skoro w szkołach 90% subwencji światowej jest przeznaczone na wynagrodzenie i nikt tego nie omawia na spotkaniach i nikogo to jakby też, no, nie wiem, nie bulwersuje i
jest to podstawą do rozmów, tak? Pada informacja, że maksymalnie jakieś tam wynagrodzenie może wynosić 20%. No to maksymalnie to też nikt z nas maksymalnych stawek nie zarabia i maksymalnych tam dodatków funkcyjnych i innych nie otrzymuje, więc chodzi mi tak jakby o sposób przedstawiania informacji, tak? On jest generalnie dla mnie, jeżeli mogę dokończyć zdanie, tak? Dla mnie jest generalnie rzecz biorąc, bo mówię o pozostałych tematach i już nie o tym bilecie, tak? Zrobimy bilet do końca, proszę pana, ja jestem konkretna. Ja nie chcę na forum 30. Ona może stać tak, powiedzieć mi nie stać i ja będę przyjmować. Dobrze, jeżeli mnie stać, to wróciłeś do teraz, no pół roku na nie. A skąd wiedziałam? Jak ja się dopiero dowiedziałam, jak pracę z CPR-u, nie ze stowarzyszenia, tylko z CPR-u się dowiedziałam, bo do dyrektora. Do tej pory nie wiedziałaś, no lub. Nie wiedziałam. Inni jeżdżą na miesięczne, a ty nie wiedziałaś, że miesięczne są... To ja wywiadów środowiskowych nie przeprowadzam, bo nie pracuję na etacie pana ministra. A chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest cel tego zebrania. Konkretny cel tego zebrania. Konkretny cel był taki, żeby państwa zapewnić, że będą warsztaty. To jest tyle. A teraz odnosząc się do zapytań tu pana kolegi zresztą radnego powiatowego, to już odpowiadam na te pytania. Jak się oglądało prezentację, to proszę zobaczyć, że nie tylko wynagrodzenie, ale wszystko jest tu wyszczególnione. Także proszę nie czepiać się tych wynagrodzeń. Nie zarzut, tylko pani informacja. Dyrektor zdążyła przeczytać jeden punkt. Pani dyrektor powiedziała dokładnie, że aż 70% jest ponoszonych środków na wynagrodzenia. To jest zarzut pani dyrektor. To nie jest, że tak powiem, sucha informacja tak naprawdę syntetyczna, że 70% to są wynagrodzenia, tylko pani powiedziała, że aż 70%. Chciałam powiedzieć, że kultura osobista obowiązuje. Jeżeli ja zaczęłam wypowiedź, to proszę mi pozwolić ją dokończyć, tak? Więc proszę państwa, subwencja oświatowa, którą dostajemy z Ministerstwa Oświaty, jest przeznaczona tylko na wynagrodzenia nauczycieli, ale to tyczy się szkół. A dotacja to jest całkiem coś innego. Ja nie przerywałam, tak? Ja nie przerywałam. Jeżeli coś zostanie z tej subwencji, to możemy przeznaczyć na remont, na zakup środków i tak dalej. Proszę zrobić zdjęcie tej pani, no ja sobie nie wyobrażam, jak można się śmiać w trakcie wypowiedzi. Ja nie lekceważę pani, prawda? Po co pani nas wyciągacie w swoje prywatne wojny? Więc proszę mi dać się spokojnie wypowiedzieć. Wypowiedziała się pani, nie mamy się martwić, nie martwimy się, rozejdźmy się, a dwie panie, jeżeli nie mogą się porozumieć, to niech może nas zostawią w spokoju, bo co się dalej. Więc ja chciałam wam powiedzieć, że wasza dotacja jest przeznaczona na to. No to my to jest według ustawy i nie ma o czym dyskutować. No także, a subwencja oświatowa generalnie, ponieważ nauczyciele mają stawki ustalone z góry, więc płatność nas obowiązuje i musimy przekazać je praktycznie w 100% na wynagrodzenie. No tak, z tego wynika tylko, że jednak nikt z CPR-u dokładnie nie wie, co się dzieje na warsztatach, nie jest, nie był i na tych warsztatach fizycznie choćby dwa dni tam nie był. Jako obserwator nawet. Ja nie mówię, żeby tam coś robił. Proszę państwa, co pani z PCPR-u tutaj mówi, to są kompletne bzdury. Z czym się wiąże negatywna ocena warsztatów? Z niczym. Ale wiąże się z tym. Do wypowiedzenia umowy, niech pani mówi. Tak, jest podstawa, oczywiście, ale decyzja. I my rodzice się boimy. Nie bój, właśnie dlatego jest to spotkanie, więc państwu powiedziałam, że dlatego jest to spotkanie. Pani gwarantuje, że ja powiedzie umowy stowarzyszenia na prowadzenie. Proszę państwa, decyzja o tym stanie na Radzie Powiatu. Rozumiem, że nie ma tej gwarancji. Proszę państwa, ja myślę, że już jest większość radnych tutaj obecna i nie będzie problemu z tym, żeby warsztaty były tam, gdzie są. A to jest tylko to, co pani myśli, to znaczy, że to nie jest gwarancja żadna. Właściwie pani nam nie dała gwarancji żadnej. Nie, dałam państwu gwarancję, że obojętnie, gdzie te warsztaty będą, to będą prowadzone. Czy pani mnie nie słuchała? Ale to nie może być obojętnie. Ale obojętnie, jak ktoś się zdecyduje, to nie wszystkie dzieci, czy tam coś, ktoś będzie chciał przyjść. No wie pani, to jest kwestia dowodów, kwestia tego, to jest już... To jest organizacja warsztatów. Ale pan radny wyraził to, dotacja. Szanowni państwo, ja chciałbym tylko jedną rzecz, ja jestem radny, więc pewnie od nas też będzie zależało to, co będzie z warsztatami. I ja chciałbym na koniec, tak może podsumowując, ja uważam, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak sama nazwa wskazuje, jest po to, żeby państwu pomagać. To po pierwsze. Po drugie uważam, że państwo powinni się dogadać, porozumieć, a nie kłócić. To po drugie. Po trzecie, pani dyrektor, dla mnie nie jest do przyjęcia coś takiego, że dochodzą do nas słuchy.
urzędnik się wypowiada, albo ma konkretny zarzut, albo nie ma zarzutu. Nie ma pojęć, co dochodzą do nas. Co to znaczy? Ja tego nie rozumiem. Więc ja bym chciał, żeby oczyścić tą atmosferę. Uważam, że Państwo się powinni porozumieć. Ja wiem, że to nie tylko ten temat jest pomiędzy stowarzyszeniem a powiatem, ale uważam, że powiat jest dla stowarzyszenia, a nie odwrotnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że spotkanie już jest skończone. Państwo wiecie już, na czym stoimy, a te słuchy to nie, dlatego że dostaliśmy pismo, Panie Radny. I w tym piśmie była sugestia, że rozważa się zawieszenie prowadzenia. Ale ja mówię o innej wypowiedzi. Także dlatego, proszę Państwa, macie nasze zapewnienie, że warsztaty będą. Także proszę się nie martwić i nie stresować. Dziękuję bardzo za przybycie.